Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanci. Przed nami gorący temat, a mianowicie lutownica firmy GVDA zasilana za pomocą kabla USB i z całkiem ciekawym zestawem akcesoriów. Zapraszam. Nasz film tradycyjnie zaczniemy od zapoznania się z zestawem, z jego parametrami technicznymi, jak i składem poszczególnych opakowań, a następnie przeprowadzimy kilka testów. Tak wygląda wszystko po wyciągnięciu z opakowania. Mam tutaj zasilacz o dość ciekawej budowie, jak i funkcja. Jemu przyjrzymy się za chwilkę. Tu mam taką podstawkę pod te ramiona służące do zbudowania takiego pająka. Tam wewnątrz jest również gąbka lutownicza. Tu mamy kilka wymiennych grotów, które będziemy mogli dokładać właśnie do tej lutownicy, czy naszej głównej bohaterki. Startową porcję drutu lutowniczego, podstawkę, aby móc bezpiecznie odłożyć lutownicę i oczywiście instrukcję. Tak jak mówiłem, zasilacz ma dość ciekawą konstrukcję. Ma również sporą moc, 65 W. Dwa wyjścia z tyłu, zwykłe USB, jak i USB typu C. I z przodu ma taki adapter do gniazdka europejskiego. A gdy go ściągniemy, to pod spodem mamy bolce, które możemy włożyć do gniazdka, takiego jak stosowane są w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o parametry prądowe, tak jak mówiłem przed chwilą, z tego zasilacza możemy korzystać zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i na terenie Unii Europejskiej, ponieważ na wejściu możemy mieć od 100 do 240 V. Jeżeli chodzi o wyjścia, to mamy dwa, tak jak widzieliście przed chwilą, i na jednym z tych wyjść maksymalne napięcie to 20 V, natomiast na drugim 12. Od poziomu napięcia będą zależały parametry pracy naszego urządzenia, ale to oczywiście sprawdzimy podczas testów. Kolejny element to podstawka, którą teraz na szybko zmontuję, tak byśmy mieli wygodne trzymanie do lutowanych elementów. Ok, stojak gotowy. Jeżeli chodzi o zapasowe groty, to tak jak mówię, mam tutaj kilka rodzajów, dokładnie 5 sztuk, jedną zamontowaną już na lutownicy, natomiast tutaj mamy 4, zarówno są to groty płaskie, jak i takie punktowe, do bardziej precyzyjnego lutowania. Ok, przyjrzyjmy się zatem samej lutownicy, jej korpus wykonany jest z metalu, z tyłu mamy gniazdo USB, do którego będziemy podłączać przewód. Natomiast z przodu mamy możliwość wymienienia grotu właśnie lutowniczego. Robimy to w ten sposób, że odkręcamy tą nakrętkę i w tej chwili możemy wyciągnąć grot i zmienić go na inny, na przykład, gdy taka będzie potrzeba. Ale włóżmy na razie ten, co był. Dokręcamy. Dobrze, podłączmy w takim razie kabel. Na wyświetlaczu LCD pojawia nam się podpowiedź, w jaki sposób uruchomić nasze urządzenie. Naciskamy krótko ten przycisk pierwszy od strony grotu i jak widzicie, lutownica zaczyna się rozgrzewać do wskazanej temperatury, która wynosi 300 stopni. Teraz musimy już uważać na grot, ponieważ jest on gorący, a gdybyśmy chcieli zmienić ustawienia, to musimy zrobić to w ten sposób, że naciskamy albo w jedną stronę w celu obniżenia, albo w drugą stronę w celu podniesienia temperatury. Maksymalna temperatura, do jakiej możemy rozgrzać to urządzenie, to 420 stopni. Ale wróćmy z powrotem na 300-310, bo to są takie temperatury, w których przeważnie lutujemy. Dodatkowo możemy tu zmieniać szereg parametrów, a żeby wejść do menu, musimy naraz nacisnąć te dwa przyciski. I w tym momencie mamy tu kilka parametrów, które możemy zmieniać. Możemy na przykład zmienić czas czuwania, czas, po którym urządzenie przechodzi w stan uśpienia. Możemy również zmienić jednostkę, w których podawane są temperatury. Możemy zmienić język, tutaj do wyboru mamy język angielski, jak i chiński. To menu dezaktywuje się dość szybko, tak żeby wrócić, ponownie naciskamy dwa przyciski. I z tych ważniejszych, aha, tutaj mamy jeszcze kalibrację temperatury, ale to za chwilę będziemy sprawdzać, jaka jest rzeczywista temperatura grotu i wtedy ewentualnie właśnie za pomocą tej kalibracji będzie można skorygować. Ok, zobaczmy w takim razie, jaka jest faktyczna temperatura generowana przez tą lutownicę. Do pomiaru wykorzystamy miernik cęgowy, który był bohaterem jednego z poprzednich filmów. On jest wyposażony w termoparę, taki właśnie specjalny czujnik do mierzenia temperatury. I w tej chwili na lutownicy mam ustawione 310 stopni. Zobaczymy, co pokaże nam ten miernik. No, w okolicach 300. Nie dobija do 310. Może być to kwestia przyłożenia.
Jeszcze raz. Ale ponowny pomiar również pokazuje w okolicach 300. Zobaczmy w takim razie, jaka będzie tutaj maksymalna wartość dla tej lutownicy. Zwiększmy temperaturę do 420. Nie w tą stronę. Teraz jest maksymalnie 420. Oczywiście musimy poczekać chwilkę, żeby się to nam wygrzało do tej temperatury. Ale w tej chwili już jest. I zobaczmy, co teraz pokaże termopara. Tak jak mówię, tutaj kwestia przyłożenia robi dużo. Jak widzicie, jest w okolicach 400. 420 co prawda nie, ale i tak jest to wystarczająca temperatura do lutowania. Obniżymy sobie w tej chwili na mniejszą wartość. 310 i zobaczymy, jak faktycznie się tym lutuje. Oczywiście będą to jakieś proste prace na potrzeby filmu. Zaczniemy od oblutowania końcówek przewodu. Także na początku ściągniemy sobie izolację, a może z jednej i z drugiej strony. Skręcimy delikatnie końcówki. Założę do naszego trzymadełka. I teraz wykorzystamy ten drut lutowniczy, który był w zestawie. O. Sprężynka niestety wypadła. Coś się tutaj musiało zablokować. Ale poprawię. Ok, działa. No i teraz mamy tu ustawione na 310 stopni. Spróbujemy to oblutować. Oczywiście mistrzem lutowania nie jestem, nigdy nie byłem, ale nawet jakoś to wyszło. Dobra, może z drugiej strony będzie lepiej. Ponownie skręcam. I próba numer 2. Wydaje mi się, że lepiej. Grot oczywiście możemy sobie wyczyścić na tej specjalnej gąbeczce. Z nadmiaru cyny. Możemy korzystać z całej jej powierzchni. No i w tej chwili nadaje się do ponownego lutowania. Druga praca, na której sprawdzimy tą naszą lutownicę, to rozlutowywanie. To jest jakiś taki stary układ, z którego postaram się odlutować te dwa kable. Także zamontujemy go w tej chwili w tym uchwycie. Te krokodylki mają taką fajną właściwość, że są ogumowane, także można tutaj bezpiecznie chwycić, nie powinniśmy nic zniszczyć. Możemy sobie to odpowiednio ustawić i to najlepiej by było przykręcić sobie do jakiejś podstawy, żeby nam tak nie latało po tym biurku, ale na potrzeby tego filmu myślę, że wystarczy. Temperaturę lutownicy musimy podnieść do rozlutowywania, zawsze będzie wyższa temperatura potrzebna. Także podnieśmy ją na jakieś 360, może na 370 stopni i zobaczmy, czy uda nam się ten kabel odlutować. Na razie nie za bardzo, może jeszcze wyższa temperatura będzie potrzebna. Teraz już mamy max. Spróbujmy w takim razie z jakimś innym typem grotu, bo ten się tutaj nie sprawdza, ale żeby go wymienić, musimy na początku ostudzić urządzenie, ponieważ ten element jest tutaj bardzo gorący i byśmy się mogli po prostu poparzyć. Także wyłączamy i w tej chwili urządzenie przechodzi w stan uśpienia. Ok, grot zmieniony, temperatura ta sama, 420 stopni i próbujemy w tej chwili to rozlutować. Jak widzicie, z tym grotem jest zupełnie inaczej. Tutaj udało się to zrobić bez problemu. Odlutujmy jeszcze drugi kabelek.
I tu również udało się to odmontować. Ok, w takim razie po tych dwóch testach czas na moje podsumowanie. Oczywiście będzie to podsumowanie okiem amatora, osoby, która nie zajmuje się lutowaniem zawodowo, ale od czasu do czasu w domowych warunkach musi się zmierzyć z takim problemem, gdzie faktycznie taka lutownica jest potrzebna. I myślę, że do takich podstawowych prac ta lutownica jak najbardziej się nada. Jak widzieliście, możemy za jej pomocą oblutować sobie końcówki przewodów, dzięki czemu są one wtedy zdecydowanie wygodniejsze do montowania. Możemy coś na przykład też odlutować, spróbować wlutować to z powrotem. Mamy tutaj do dyspozycji cały zestaw grotów, także osoba, która ma większą wprawę w lutowaniu, na pewno za ich pomocą będzie mogła wykonać cały szereg o wiele bardziej skomplikowanych czynności. Dodatkowo mamy również ten stojak, on co prawda ma tą wadę, że niestety się rusza, także wypadałoby go na początku troszeczkę unieruchomić, aby móc z niego bardziej pewnie korzystać, ale gdy na przykład przymocujemy go za pomocą mocnej dwustronnej taśmy albo ewentualnie po prostu przykręcimy, to wtedy korzystanie z niego na pewno będzie zdecydowanie bardziej wygodne i zdecydowanie ułatwi nasze prace. Jeżeli chodzi o samą lutownicę, to moim zdaniem wykonana jest bardzo porządnie. Tutaj dużym atutem jest to, że nie jest podłączone do jakiegoś grubego kabla, który ograniczałby nasze ruchy, tylko jest to taki cienki kabel USB, dzięki czemu te nasze ruchy są bardziej płynne i łatwiej wykonuje nam się pracę. Dodatkowym atutem jest to, że tą lutownicę możemy podłączyć do dowolnego zasilacza USB, czyli nawet w przypadku, gdybyśmy zapomnieli tego dedykowanego, czy też na przykład nam się spalił, to możemy sobie zawsze to podłączyć do jakiegoś innego zasilacza. Oczywiście warto pamiętać, aby ten zasilacz miał odpowiednią moc, tak abyśmy mogli w pełni korzystać z parametrów, jakie właśnie daje nam to urządzenie. Jeżeli zainteresowała Was ta lutownica, to oczywiście link do przedmiotu znajdziecie w opisie filmu. A tymczasem z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się.